Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, obłęd lewactwa amerykańskiego osiąga szczyty. Komuniści amerykańscy chcą usuwać prezydenta Trumpa, kiedy prezydent Trump już nie jest prezydentem, tylko jest prywatnym obywatelem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, co to jest? Co to jest za głupota, tak? No, Cromwell, no to w Anglii, tam w 1600 latach, kiedy tam były te rewolucje, lali się kościół anglikański z kościołem watykańskim, Elżbiety, Cromwell walczył, ścigał katolików, no ale kiedy umarł, no to go pochowali, a później jak wróciła ta partia królewska z powrotem, no to wykopali Cromwella, obcięli mu głowę, kości rozsypali i tak dalej, i tak dalej. No i teraz to komuniści amerykańscy chcą zrobić Trumpowi, chcą po prostu go pośmiertnie załatwić. Dlaczego chcą go załatwić? No dlatego, że są konstytucyjnie, jeżeli ktoś jest wyrzucony ze stanowiska no państwowego, w tym wypadku prezydentury, no to pierwszy stopień, pierwszy krok to jest wyrzucenie, a drugie zabronienie kandydowania z powrotem na pozycję państwową. No i teraz komuniści doszli do wniosku, że no tak, no on już nie będzie wyrzucany, no ale może być skazany, oskarżony i skazany. No i jeżeli będzie skazany, no to wtedy będzie można powiedzieć, że można mu zabronić. No jest to jest jakiś stalinowski tok rozumowania. To jest to, co w Polsce się mówiło, że Beria i ta cała reszta tych komunistycznych bandziorów mówiła, znajdźcie mi człowieka, znajdziemy paragraf. No i teraz sobie wymyślili, że jest paragraf, że można mu zabronić, no ale najpierw trzeba go usunąć. No, usuwania już nie ma, no ale sobie myślą w ten sposób. Izba Reprezentantów, no to ona już wysłała te wszystkie paragrafy, te artykuły oskarżenia w kierunku usuwania byłego prezydenta Trumpa do Senatu. No i zaczynają powoli już liczyć daty, odliczać dzień za dniem, kiedy ta sprawa się zacznie. No i są problemy w GOP, czyli Partii Republikańskiej, jakie będzie dziedzictwo, jakie będzie to, co Trump zostawi po sobie. No inna sprawa jest, ludzie mówią, powinny być trzy partie i tak dalej. No trzy partie to nie jest to najlepsze, bo kiedy były trzy partie, to Clinton wygrał 40%. Trzeba pamiętać, że w Ameryce nie ma dwustopniowych wyborów. Nie jest pierwsza tura i druga tura. Jeżeli by była pierwsza tura i druga tura, także w pierwszej turze odpadałby ten najsłabszy, a w drugiej turze wygrywałby ten, który ma więcej niż 50%, no to by się zgadzało. W Ameryce nie ma. W Ameryce jest tylko jedna tura i ten, co ma najwięcej, zwycięża. Także, że Clinton reprezentował, powiedzmy, 40% wyborców, a 60% nie było reprezentowanych. No i teraz kwestia jest większości. No jest większa większość, troszeczkę większa większość, no i super wielka większość. Dlaczego tak jest? No można powiedzieć, że teraz w Senacie to jest tak, że jest 100 senatorów. Dlaczego jest 100 senatorów? No na 100 senatorów, bo jest 50 stanów, każdy stan ma dwóch senatorów, czyli jest 100. No i teraz jest 50 u komunistów, no i 50 u republikanów. No niestety wiceprezydent jest 101 głosem, także Kamala Harris przesuwa większość 51 do 50. To jest taka większość. Jest później
większość, tak zwana większość piracka, to jest filibuster. Filibuster, no to znaczy, że dwie piąte musi głosować, żeby coś tam przegłosować. Czyli powiedzmy, komuniści amerykańscy chcą usunąć tą piracką większość, czyli 60 do 40, żeby przegłosować ustawy w Senacie, i oni by chcieli właśnie te 51 na 50. No, kretyni sobie nie zdają sprawy, że jeżeli by doprowadzić od czegoś takiego jak 51 do 50, no to co 4 lata, czy co 2 lata ciągle by się wszystko zmieniało, no bo te mniejszości w ogóle by nie miały nic do powiedzenia. Także jest 60 do 40, są te proporcje w Senacie, gdzie jest wymagane przegłosowanie. No to daje szansę tym mniejszościom, także, że w Senacie, no to muszą się dogadać, no bo teraz jeżeli jest 50 komunistów, no to 10 musi się zgodzić. No i teraz jest tak zwana super większość, nadzwyczajna większość, gdzie to jest 2/3 plus 1, czyli 2/3 to jest 66. No i to jest to, co Senat będzie potrzebował, żeby po prostu po oskarżeniu zagłosować, że Trump jest winien. No to się nie uda. To dzisiaj wiadomo, że się nie uda. Demokraci, komuniści robią z siebie debili, bo no są zdrajcy w partii republikańskiej, którzy będą głosowali. Schumer, no to jest... Chuck Schumer, no to on to jest demokrata, oczywiście z Nowego Jorku, zawodowy polityk, 30-40 lat w polityce, no tak samo jak Biden, 36 lat w Senacie, 10 czy 15 lat jeszcze w innej polityce. To są takie Millery, Kwaśniewskie, tego rodzaju mordy, to są te same mordy, które ciągle, cokolwiek się dzieje, no to tak przechodzą z wiatrem. No ale komunistycznie, to są te komunistyczne mordy. Wiadomo, wszyscy normalni, wszyscy 75 milionów republikanów, którzy głosowali na Trumpa, wiedzą, że to jest po prostu pokazówka, że to jest po prostu stalinowskie ściganie, tak jak Stalin wycinał lekarzy, były te wszystkie rozprawy sądowe lekarzy opozycji i tak dalej. No to właśnie stalinowcy, bidenowcy to robią, to dzisiaj robią. No i nie będzie 17 zdrajców w partii republikańskiej, chociaż sporo będzie. No większość tych republikanów, no to tak dyskretnie przychodzi, no i mówi, że Trump źle robił. Schumer powiedział, że w zasadzie jest tylko jedno jedyne pytanie do senatorów z dwóch partii, gdzie muszą sobie odpowiedzieć przed Bogiem, komunista ateistyczny, który do synagogi już nie chodzi od kilkudziesięciu lat, czyli mówi, że przed Bogiem i przed własnym sumieniem, czy były prezydent jest winny tego, że podburzał tłumy do napadu, do rewolucji i do napadu na kongres, na Capitol. Z tych kilkunastu zdrajców, no to jest taka sprawa, że Romney, no to jest wyjątkowa świnia, on jest z Utah, on przyjechał do Massachusetts, został gubernatorem, no świnia, po prostu taka świnia, która udaje, że jest republikanem, no jego prędzej czy później na pysk wywalą. On również głosował za pierwszym tym oskarżeniem, ten impeachment był Trumpa, no impeachment
impeachment w ogóle Trumpa to był dlatego, że Trump zadzwonił na Ukrainę do prezydenta, mówi: słuchaj, co się tam dzieje z tym Bidenem. Syn Bidena wziął tam 30 milionów, no i Biden powiedział, że ty masz wyrzucić prokuratora ukraińskiego, który patrzy na te 30 milionów. Jak nie wywalisz na pysk tego prokuratora, no to ja ci nie dam z Ameryki kilkuset milionów dolarów. No i to było to, co Biden robił, czyli to było przestępstwo. Za to powinien być Biden oskarżony i wyrzucony, a nie jest. A co komuniści zrobili? Komuniści przyszli i powiedzieli: dlaczego Trump dzwonił na Ukrainę? Trump nie może dzwonić na Ukrainę. No i to był ten pierwszy impeachment. Także, że kretyni powtarzają, że to już jest drugi raz oskarżenie Trumpa, no ale nikt nie zwraca uwagi, dlaczego to jest. No jest paru zdrajców, jest Susan Collins z Maine to jest na północy pod Kanady, tak na wschodnim wybrzeżu, no ona jest taka lawirująca, tak po środku, też ją wybrali, no ale no teraz ostatnio ją wybrali, zdrajczyni, jest Lisa Murkowski z Alaski, no Lisa Murkowski, no to ona, można powiedzieć, dostała z rozpędu to stanowisko po mężu, no już tak zostało. Też taka półkomunistka. Ben Sasse z Nebraski też będzie zdrajcą i będzie głosował. Tommy z Pensylwanii. Także jeżeli mieszkacie czy w Nebrasce, czy na Alasce, czy w Maine, no to wiecie, na kogo nie możecie głosować. No, komuniści, którzy mnie słuchają, na pewno głosowali na nich wszystkich. Będzie to ciężko. Do tego też dochodzi paru ludzi, którzy już przechodzą na emeryturę. Także Portman z Ohio przechodzi na emeryturę. Też tańczą naokoło niego, żeby głosował przeciwko. Richard Burr przechodzi z północnej Karoliny. Także też możliwe, że będzie przeciwko Trumpowi i za tym oskarżeniem i wyrzuceniem. Mitch McConnell to jest no, przedstawiciel, w zasadzie to jest ten bat mniejszości, jak to mówią. No i ostatnio to mówił, że nie podjął decyzji, no ale dzisiaj powiedział, że nie będzie głosował za usuwaniem Trumpa. No boi się ciebie własną skórę, no i powinien. Oni wszyscy powinni być wywaleni na pysk. Oczywiście demokraci, no Patrick Leahy, no to on jest z Vermont. Z Vermont, no to też jest wschodnie wybrzeże, tutaj pod Kanadę, dosyć taki górski rejon. Powiedział, no on jest takim tymczasowym prezydentem większości. Powiedział, że rozprawa, że to wszystko zacznie się 8 lutego, no i zaczął opowiadać bajki tam, jak to historycznie było z tymi impeachmentami. No historycznie to jest tak, że to się nazywa usuwanie, no i usuwania nie ma, jeżeli ktoś na przykład zrezygnuje, i historycznie nie było tak dużo rzeczy, ale jeżeli ktoś zrezygnował, no to już nie było co usuwać, tak? A teraz Trumpa chcą usuwać po tym, jak już minęła jego kadencja. Kompletny debilizm. Cały ten cyrk, no, na pewno wpłynie na to, że demokraci zrozumieją, demokraci, normalni demokraci zrozumieją, bo te lewactwo kompletne, ekstremalne, to nigdy nie zrozumie. No ale trzeba przypuszczać, że jest sporo normalnych demokratów, no bo w każdym miejscu, w każdej polityce, w każdym dziedzinie jest ten tak zwany rozkład dzwonu, tak? Także w środku są normalni, z jednej strony jest trochę nienormalnych, ekstremalnie w tą stronę, trochę nienormalnych w tą, no ale większość jest normalnych. I demokraci zrozumieją, że Biden również, on udaje, że jest taki centrowy, że jest środkowy, no ale lewactwo chce jednej partii. Lewactwo chce po prostu zniszczyć przeciwnika. No i demokraci chyba zaczynają zdawać sobie sprawę, że partia demokratyczna została kompletnie ukradziona przez lewaków.
No widać to na przykładzie tych rozkazów partyjnych, rozkazów prezydenckich, co Biden podpisywał. No podpisać zamknięcie miliardowej inwestycji przesyłania drugiego rurociągu z Kanady na południe, no to jest komunistyczne zagranie. Jeden z pierwszych 10 rozkazów było to, że transwestyci, transgenderzy, wszyscy będą mogli załatwić sport kobiecy, no to też jest nienormalne. Przecież to wszystko jest, ważna jest cała ta panika 19, ważna jest ekonomia, ważne jest bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. No a on w zasadzie koncentruje się na jakichś takich bredniach lewackich, no i na ściganiu na tej pokazówce ścigania Trumpa. Biden sam w sobie, on nie jest za bardzo przekonany, że 17 zdrajców, Judaszy będzie w partii republikańskiej, żeby skazać Trumpa, no ale ściga to, tak ściga. Po co on to robi? No żeby zadowolić tych wszystkich lewaków. Ci wszyscy pieniądze się z nienawiści do demokracji, no bo to jest nienawiść do demokracji, tak? To jest te wahadło, które w zasadzie powinno się przechylać w tą i z powrotem, szczególnie, że widać, że jest mniej więcej pół na pół. Pół społeczeństwa jest takie, pół społeczeństwa jest takie. 75 milionów głosowało na konserwatystów, niecało 80 milionów, no według oficjalnych, no powiedzmy sfałszowanych, niesfałszowanych, no ale zakładając, że tak jest, no to za 2 lata będzie widać, czy będzie 85 milionów republikanów i 60 milionów demokratów, no bo za 4 lata to będzie udowodnione, tak? Także jeżeli wierzysz w to, że Biden wygrał uczciwie, 4 lata, poczekamy niecałe 4 lata, no 3 lata, tam 9 miesięcy już i to zobaczymy. Oliwa sprawiedliwa, nawet zawsze wypływa. Większość tych republikanów jednak jest rozumie to, że ta retoryka bandycka, komunistyczna niedobra jest dla państwa. I rozumie, że to jest wszystko niekonstytucyjne, no i strasznie niebezpieczne. To jest strasznie niebezpieczne. Schumer mówi, że to wszystko procedury, że konserwatyści to idą w zasadzie, chcą unieważnić na podstawie procedur. No, nie ma tu się co zastanawiać. Usuwania nie ma, jak już nie ma kogo do usunięcia. Demokracja, praworządność. No już teraz ta demokracja, praworządność będzie. Partia republikańska na pewno się zmieni. Trump na pewno będzie miał duży wpływ na cały ten blok wyborczy. Pozmienia się w tych międzyprezydenckich wyborach 2022, no bo do Izby Reprezentantów jest 435, no i tam reprezentanci są wybierani na 2 lata. Także może być lawina ludzi wybranych, konserwatystów, republikanów, 1/3 senatorów też będzie wybrana za 2 lata, no bo senatorzy są wybierani na 6 lat, tak co, także 1/3 co 2 lata. No i 2024, czy Trump będzie startował? No raczej nie będzie startował, no ale na pewno za 4 lata partia republikańska będzie inna. Już wyrzuci tych dinozaurów, wyrzuci tych republikanów z nazwy tylko i się odrodzi. Na pewno Trump dał szansę. Szczególnie, że w 2016 na niego głosowało 60 milionów. A 4 lata później głosowało 75. Na Clintonową głosowało też około 60 milionów. Na teraz pojawiło się następne 20 milionów. Czy połowa z nich to oszukana? No przypuszczalnie połowa z nich oszukana, no ale zakładając, że nie, no to się wszystko zmieniło. Zdrowia.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, no i przypomnienie dla polskich komunistów mieszkających w Ameryce. Przyjdzie na was płacz i zgrzytanie zębów, zastanówcie się, co się dzieje, popatrzcie się, co Biden robi, szczególnie dziewczynkom, szczególnie kobietom w sporcie. To nie jest w porządku. No i co robi Trumpowi? Usuwanie, kiedy już nie ma kogo usuwać. Zdrowia dla normalnych.